Pozwólcie, że rozpocznę od przypomnienia myśli, którą dzieliliśmy się jeszcze w pierwszej części nabożeństwa. Mianowicie potrzebujemy nowej świadomości, która będzie nas prowadziła do wdzięczności Panu Bogu za każdy kolejny dzień naszego życia. Każdy kolejny dzień, chciałoby się powiedzieć, każdą następną godzinę naszego życia. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zatytułowałem takim tytułem, właściwie to jest pytanie, które chcę kierować do każdego z was indywidualnie. Jakim jesteś, czy sam do siebie, jak kierujemy pytanie, jakim jestem chrześcijaninem? Jakim jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, siostro, bracie, przyjacielu? Niech dobry Bóg sprawi, żebyśmy w pryzmacie Jego Słowa zajrzeli w swoje własne serce i żebyśmy zauważyli, co tak naprawdę tam jest. Rozpocznę od tego, że Pan Jezus w kazaniu na górze wypowiedział bardzo wiele ważnych kwestii i wiele z nich są nam lepiej, gorzej, mniej, bardziej znane. Chciałbym dzisiaj, wypowiedział wiele myśli, poruszył różne tematy związane z naszym codziennym życiem. Zapraszam was do Słowa Bożego, do Ewangelii Mateusza, rozdziału 7. I w 7 rozdziale Pan Jezus między innymi zwrócił uwagę na taką sprawę związaną z naszymi słowami i czynami. Myślę, że jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów Słowa Bożego i jeden z najsmutniejszych. W 7 rozdziale od wiersza 21 cytuję, kiedy Pan Jezus mówi tak: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się, którzy czynicie nieprawość. To smutne słowa, myślę, kiedy Pan Jezus je wypowiadał, towarzyszyła mu wielka zaduma i myślę, wielka trwoga. Wielu ludzi, być może i ja, czy ty, zastanawiasz się w życiu, jak to jest, jak to jest naprawdę, jak to jest z moim życiem, z moim chrześcijańskim życiem. Czy jestem oddany sprawie Bożej? A może nie jestem oddany? A jeżeli jestem oddany Bożej sprawie, to w jakim zakresie, w jakim stopniu, w jakim stopniu jesteś zaangażowany, zaangażowana w sprawę Boga, którego wierzymy? Następnie Pan Jezus zwraca naszą uwagę dzisiaj na to, w jaki sposób żyjemy. I chciałbym z wami przeczytać kolejne wersety, począwszy od 24 z 7 rozdziału. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był zbudowany, utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym albo głupim, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w Piśmie. Jest to fragment, który jest nam dość dobrze znany. Wiele wątków tutaj jest poruszonych. My dzisiaj zwrócimy uwagę na wspólną rzecz w obu tych postaw, o których tutaj czytaliśmy. Pan Jezus mówi nam, że każdy z nas, każdy człowiek na przestrzeni wieków i dzisiaj, każdy człowiek, który wchodzi w nim, z nim w relacje, jest jak budowniczy. Każdy z nas, który wchodzi w relacje z Panem Jezusem, jest jak budowniczy. Czytamy tutaj o dwóch osobach, które budowały dom. Czym jest ten dom, o którym tutaj mowa w tej przypowieści? Jak myślicie? Jeden budował na skalę, drugi wybudował na piasku. Proszę? Życie. Jeszcze bliżej? Wiara. Ten dom, tak? Ten dom, który budowany jest przez jednego i drugiego, to jest charakter. To jest charakter, moi drodzy. Budowanie charakteru dokonuje się w dwojaki sposób, w twoim i moim życiu. Poprzez, tak jak tu czytaliśmy w Słowie Bożym, poprzez słuchanie Słowa Bożego i posłuszeństwie temu Słowu. Albo jest drugi sposób, poprzez słuchanie i wykonywanie czy życie po swojemu, według własnego zdania, własnego założenia, własnego planu. Bez względu na to, czy postępujesz zgodnie z wolą Bożą, czy też jesteś ignorantem tej woli, to czytamy w tej historii, w tej przypowieści, że deszcz, burza, wichura przyjdzie na każdy budynek. Nasz charakter zostanie wypróbowany. Pan Jezus mówi, że burza jest istotnym elementem wypróbowania twojego i mojego charakteru. To nie sielankowe życie, to nie życie bezproblemowe, ale właśnie kiedy przyjdą problemy w twoim i moim życiu, kiedy te problemy się intensyfikują, nieraz nawarstwiają, przychodzi próba, kim jesteś? Kim jesteś naprawdę? Zauważcie, że wtedy nie da się udawać. Można stwarzać pozory chrześcijańskiego, jeszcze takiej chrześcijańskiej poprawności, będąc wśród ludzi, przychodząc na nabożeństwo, udając się w pewne, na przykład na zakupy, będąc w ogóle gdzieś, że tak powiem, na widoku. Ale są sytuacje, w których nie da się udawać. I wtedy jest tak, jak jest rzeczywiście w twoim i moim życiu. Burza to taki właśnie element, który wypróbowuje, pokazuje. Burza dopiero tak naprawdę, problemy twojego i mojego życia pokazują, czy ukazuje, który dom stoi nadal, a który się rozleciał. W naszym codziennym życiu mamy żyć, mamy budować, może tak w cudzysłowie, tak, że kiedy przyjdą doświadczenia, a one przychodzą, one już nadchodzą, nadeszły i przyjdą kolejne, więc kiedy przyjdą kolejne doświadczenia, mamy tak budować, aby nasz dom, twój dom się nie rozpadł. Jak kształtuje się twój i mój charakter? Może chwilę poświęćmy na to. W jaki sposób kształtuje się nasz charakter? Na pewno poprzez słuchanie. Poprzez różnego rodzaju doświadczenia, myślenie, działanie lub brak działania, podejmowania decyzji lub brak podejmowania decyzji. Te wszystkie elementy wpływają na kształtowanie twojego i mojego charakteru.
Apostoł Paweł, i tutaj chciałbym was zaprosić do drugiego listu do Tymoteusza, napisał Tymoteuszowi w drugim liście i w rozdziale drugim takie oto słowo. Cytuję wiersz czwarty z drugiego rozdziału. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi koło utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go do wojska zaciągnął. Innymi słowy mówi, że jesteśmy jak żołnierze powołani do armii Jezusa Pana. Jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy również Jego żołnierzami. Drugi. Do wojska w tym chrześcijańskim wydaniu pobór do takiego wojska jest oczywiście dobrowolny. Pan Jezus zaprasza do społeczności. Nikogo nigdy nie zmusza. Nie tworzy nacisku. Zawsze zaprasza. Zawsze mówi: pójdź za mną. Zawsze proponuje. Zachęca. Nigdy nie stosuje przymusu. Jego przeciwnik stosuje przymus. Wszystko, co jest narzucone nam, wszystko, co nas, do czego nas się przymusza, nie pochodzi od Pana Boga. I my to wyczuwamy wewnętrznie. Każdy z nas to wyczuwa. Jakikolwiek by to nie był przymus, nie pochodzi od naszego Stworzyciela. Jeśli ktoś tak chwilę o wojsku, jeśli ktoś wstąpił do wojska, to nie może być, słuchajcie, zaskoczony tym na przykład, że pobudka w wojsku jest o 6 rano, a nie na przykład o 9, prawda? Że w wojsku jest dyscyplina. To są takie normalne, można powiedzieć, elementy rzemiosła żołnierskiego. I przyjmuje się to jako normalne. Chrześcijaństwo, nasz Bóg chce, byśmy byli chrześcijanami, świadomymi chrześcijanami. Chrześcijaństwo to nie jest idea sukcesu w wydaniu tego świata. To nie jest tak, że zostań chrześcijaninem, a nic złego w życiu cię już nie spotka. Pan Bóg będzie ci błogosławił. A jeżeli nie będziesz szedł za Bogiem, jeżeli nie zostaniesz chrześcijaninem, to będą cię dopadać różnego rodzaju przekleństwa i trudności. To tak nie jest. Salomon mówi, że widział pewną dziwną rzecz, która się dzieje pod słońcem. I o tej dziwnej rzeczy chcę z wami przeczytać. Księga Kaznodziei Salomona. 8 rozdział z Księgi Kaznodziei Salomona. I tutaj cytuję wiersz 14 i 15. To jest ta dziwna rzecz, którą widział Salomon i ją z natchnienia Bożego napisał. Pisze tak. Jest marność, która się dzieje na ziemi. Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy. A są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Czyż tak nie jest? Wiele razy się nad tym zastanawiamy. Zauważcie. Istota Bożego sukcesu, istota twojego i mojego sukcesu leży w pewnej równowadze, w pewnych proporcjach w naszym życiu. Czytanie Bożego Słowa wprowadza w nasze życie pokój i równowagę w umyśle. Usuwa strach. Usuwa obawy. Lucyfer jest mistrzem, jeżeli chodzi o zwodzenie, jeżeli chodzi o kuszenie, mówiliśmy o tym dzisiaj, jest mistrzem. Niejedno życie już pogrążył w rozpaczy, w strachu, doprowadzając do śmierci. Jeżeli w naszym życiu, moi drodzy, tego, czego powinno być dużo, jest mało,
A to, co nieistotne, zajmuje nasze myśli, to mamy problem. Co ja wam chcę przez to powiedzieć? Najchętniej powiedziałbym wam, a powiem wam tak bezpośrednio, żebyśmy nie skupiali się przede wszystkim na tym, co słyszymy w środkach masowego przekazu. Żebyśmy nawet unikali świadomie z wyboru dezinformacji, która jest przekazywana i podawana ludziom w każdym narodzie. Żebyśmy skupili się na tym, co mówi Bóg. Żebyśmy zaczęli myśleć, tak jak Słowo Boże mówi, o tym, co w górze. Żebyśmy zaczęli koncentrować swoje myśli na tym, co dobre, co sprawiedliwe, co przynosi wytchnienie, co daje nadzieję. W radiu, w telewizji, w czasopismach tego nie znajdziecie. Potrzebujemy równowagi umysłu, żeby nie poddawać się manipulacji, oszustwu, które Lucyfer rozsiewa dzień po dniu. Dzień po dniu. Dlatego apostoł Paweł mówi, że kiedy jesteśmy w armii Pana Jezusa, to mamy podążać za swoim dowódcą, za swoim Zbawicielem. Mamy taką przypadłość, każdy z nas bez wyjątku. Wybaczcie również za bezpośredniość. Każdy z nas ma taką przypadłość, że lubimy robić coś po swojemu. Częściej, rzadziej, ale tak to nieraz jest. I to nie jest jakiś większy problem. Ale większy problem pojawia się wtedy, kiedy robisz coś po swojemu i zaczyna ci nie wychodzić i zaczynasz się orientować, że się pogubiłeś, idziesz w niewłaściwym kierunku, popełniłeś błąd, straszny błąd. I wtedy zaczynamy szukać, tak jak Ewa z Adamem, usprawiedliwienia, wytłumaczenia, przerzucenia odpowiedzialności, wiecie, na wszystkich innych, na sytuację, na taką sytuację, na polityków, a wreszcie na samym końcu na Pana Boga również. Wróćmy do człowieka, który buduje na piasku. Jaki jest problem człowieka, który wybudował dom na piasku? Czy była to nieświadomość albo coś innego? Wiemy o tym, że domu na piasku się nie buduje. Tego takiego fizycznego. My to wiemy. A jednak w przypowieści czytamy, że ten człowiek wybudował dom na piasku. Kształtował swój charakter, idąc przez życie, kształtował swój charakter o niewłaściwe wzorce. Burza ukazuje, że można kształtować charakter o niewłaściwe wzorce. Dzisiaj jest czas, żebyśmy zrewidowali własne życie. Żebyśmy pozwolili Panu Bogu zreformować swoje życie. Każdy dzień jest ważny. Nie możemy stracić już ani jednego. Jak kształtujesz, siostro, bracie, swój charakter? Charakter człowieka, który zbudował, no właśnie, który zbudował, który pielęgnował, który wyprodukował ten charakter, jest jedną wielką pomyłką. Czy posłuszeństwo w naszym życiu jest ważne? Chcę wam powiedzieć, że jest bardzo ważne. Nie dlatego, że nas zbawia, bo nas nie zbawia, ale posłuszeństwo jest bardzo ważne dlatego, że pokazuje nam, w jakim podążamy kierunku. Po drugie, posłuszeństwo jest ważne,
dlatego że testuje twoje i moje motywacje. I po trzecie, posłuszeństwo w Słowu Bożemu jest ważne, bardzo ważne, dlatego że pokazuje tobie i mnie, kto tak naprawdę jest dla nas autorytetem. Czy Bóg jest dla ciebie autorytetem? Słowo Boże mówi tak, że przyjdzie taki dzień. Tak tutaj czytamy. Przyjdzie taki czas, że Pan Bóg zachwieje wszystkim. Okoliczności życia staną się trudne, trudniejsze, bardzo trudne dla każdego z nas. I zostanie zachwiane wszystko, czym będzie można zachwiać, żeby pozostało to, czym zachwiać się nie da w twoim i moim życiu. Dlaczego my tak źle znosimy przeciwności życia? Dlaczego narzekamy? Dlaczego utyskujemy? Dlaczego nieraz rozpaczamy? Dlaczego załamujemy się, podczas gdy doświadczenia naszego życia wcale jeszcze nie są takie trudne? Kiedyś, czytając Biblię, natrafiłem, wiem, że wy też żeście natrafili na ten fragment, ale natrafiłem ponownie na ten fragment, Księga Jeremiasza, rozdział 12. Chcę wam powiedzieć przy okazji, że bardzo mnie się podoba, w jaki sposób Jeremiasz, nie tylko Jeremiasz, ale akurat tutaj o Jeremiaszu chcę powiedzieć, w jaki sposób Jeremiasz rozmawia z Panem Bogiem wiele razy. I taki przykład tej rozmowy mamy zapisany w 12 rozdziale. Kilka pierwszych wierszy chcę przeczytać. Jeremiasz jest bardzo bezpośredni i praktyczny i uczciwy. I mówi tak, on wie, zanim zaczniemy czytać, Jeremiasz wie, bo jest Bożym prorokiem, że Pan Bóg jest dobry. Jeremiasz wie, że Pan Bóg jest sprawiedliwy. I zobaczcie, w jaki sposób mówi z Panem Bogiem. Rozpoczyna tak. Panie, sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie, jeśli zacznę sprowadzić spór z Tobą. On to wie, że Bóg jest sprawiedliwy. Ale mówi tak. Ale chciałbym jednak porozmawiać z Tobą o sprawiedliwości. Czyli patrzy na życie, patrzy na ludzi, którzy go otaczają i widzi, co widzi? Niesprawiedliwość. Widzi niemoralność, zbrodnie. I mówi dalej tak, padają pytania, Jeremiasz jest rozgoryczony, jest zdumiony, jest poruszony i mówi tak, dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju? Dlaczego? Ty ich sadzisz, zapuszczają korzenie, rozwijają się, przynoszą także owoce. Mówią o tobie, jesteś blisko, jesteś na ich ustach, jesteś blisko ich ust, ale jesteś daleko od ich nerek, które są synonimem, symbolem sumienia człowieka. Mówią o tobie, ale w sercu ciebie nie mają. Bo ja to widzę. Jeremiasz to widzi, jak ludzie żyją. Ty ich zaś, Panie, ty zaś, Panie, mnie znasz, mówi Jeremiasz. Patrzysz na mnie, badasz serce moje i wiesz, że ono jest przy Tobie. W przypływie takiego rozgaryczenia Jeremiasz dodaje, oddziel ich jak owce na rzeź. Przygotuj ich na dzień sądu. Tu w przekładzie Biblii Tysiąclecia jest wyrażenie mordu, śmierć. Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona? Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta, ptaki. Myślą bowiem, Bóg nie widzi naszych dróg. I zaskakująca jest tutaj postawa naszego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Pan Bóg nie wchodzi z Jeremiaszem w taką otwartą polemikę.
Pan Bóg wysłuchał tego, co Jeremiasz miał do powiedzenia. I w 5 wierszu mówi do Jeremiasza w ten sposób. Bo jeżeli męczysz się, biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami? A jeżeli tylko w spokojnym kraju czujesz się bezpieczny, to co będziesz robił w bujnej gęstwinie Jordanu? Jeżeli dzisiaj, moi drodzy, jest trudno i zaczynasz utyskiwać i zaczynasz mieć dylematy własne, to co zrobisz ty, co zrobię ja za chwilę, kiedy będzie jeszcze trudniej? Pan Bóg chce nam powiedzieć i zwraca się do nas z otwartym apelem, abyśmy nasze chrześcijaństwo potraktowali bardzo serio. Żebyśmy zaczęli, spoglądając naszego Boga, żebyśmy rozpoczęli nowy przedział życia. Życia, gdzie będziemy skupieni, skoncentrowani na Jego Słowie. Istotnym elementem naszego, twojego, mojego chrześcijaństwa, naszego chrześcijaństwa jest czas, w którym żyjemy, w ogóle czas. Mamy kształtować nasze życie, nasz charakter, pozwalając naszemu Bogu, aby miał coś na ten temat do powiedzenia. Wplątać się to inaczej utracić swoją wolność. Bardzo łatwo, jak wiecie, jest się pogubić w życiu, które przeżywamy. Bardzo łatwo jest stracić właściwy kierunek. Bardzo łatwo jest zejść z drogi, często tak niezauważalnie nawet, która prowadzi do wieczności. Bardzo łatwo jest skupić się na problemach życia. Z perspektywy lat widać, że wiele osób podupadło. Utracili radość z tego, że są chrześcijanami. To, co dawniej cieszyło, dawało, wiecie, taką wizję, wprowadzało radość w nasze życie, w życiu wielu z nas, ustąpiło miejsca smutkowi, rozczarowaniu. Może strach się pojawia czasami, niechęć. Chcę w podsumowaniu dzisiaj apelować do was. Wierzę, że jest to wolą Bożą. Że trzeba nam się troszczyć o wolność, którą mamy w Chrystusie. W taki świadomy, zaplanowany sposób. Pan Jezus przyszedł dać nam wolność i dać nam wyzwolenie. Odwołam się do tej historii. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Kiedy w Nazarecie, Ewangelia Łukasza, rozdział 4, kiedy przybył do Nazaretu i tam podano mu księgę podczas nabożeństwa i on otworzył fragment, który był zapisany w księdze Izajasza i zaczął cytować: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski dla Pana. I czytamy w sprawozdaniu, że wszystkie oczy, kiedy usiadł, skierowane były na Jego osobę. Co się działo później? Zachęcam was do ponownej lektury, bo są tutaj bardzo ważne myśli poruszone i bardzo ważne słowa, które wypowiada Pan Jezus.
Wolność jest bardzo silnie powiązana z wiarą. Jeżeli masz wolność, to jesteś człowiekiem szczęśliwym. Pomimo tego, co wokół zaczyna się dziać i się dzieje. Pomimo trudności, które napotykasz na drodze własnego życia. W tej małej książeczce Pokój, o jaki marzysz, to jest Droga do Chrystusa, wcześniej w wydaniu w tytule Droga do Chrystusa. Chciałbym wam kilka myśli przeczytać ze strony 58. Posłuchajcie, proszę. Wszyscy przechodzą próby, doświadczenia, które trudno znieść i pokusy, którym trudno się jest oprzeć. Nie opowiadaj o swoich kłopotach swoim bliźnim, ale wszystko w modlitwie najpierw powierzaj Bogu. Niech naszą zasadą będzie nigdy nie wypowiadać słów zwątpienia lub zniechęcenia. Słowami nadziei, świętej otuchy możesz uczynić wiele, aby rozjaśnić życie innych ludzi i wzmocnić ich wysiłki. Jest wiele dzielnych dusz, bardzo przygnębionych pokusami, ludzi, którzy są bliscy poddania się walce z sobą i z siłami zła. Nie zniechęcaj takiego człowieka w jego ciężkich zmaganiach. Pocieszaj go śmiałym i pełnym nadziei słowem, które pobudzi go na jego drodze. W ten sposób możesz promieniować światłem Chrystusa. Jeszcze jedno zdanie. Przez nasz nieświadomy wpływ inni ludzie mogą być zachęceni i wzmocnieni lub zniechęceni i odsunięci od Chrystusa i Jego sprawy. Siostro, bracie, przyjacielu, nie wypowiadajmy słów zniechęcenia. Kiedy otwierasz usta, niech płynie z twoich ust nadzieja. Niech z twoich ust wydobywa się pocieszenie, dobre słowo. Słowo, które kieruje człowieka na Zbawiciela świata. Ile jest w nas radości, tak na co dzień, moi drodzy? Tyle jest w tobie i we mnie radości, ile jest wolności. W Słowie Bożym czytamy, że gdzie Duch Pański, apostoł Paweł pisał do Rzymian, tam wolność. Tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, prowadzi Duch Święty. A tych, których prowadzi Duch Święty, nazwani są dziećmi Bożymi. Jan Łaski, jedna z ważniejszych postaci reformacji w naszym kraju, kiedy zrozumiał, czym jest powołanie w Chrystusie, to wypowiedział taką kwestię. Nie tego trzeba, bym żył, ale tego, żebym Kościołowi służył. Mnie Chrystus nie powołał do pokoju i wesołości, ale do pracy i do utrapienia. Tak rozumiał wolność w Chrystusie Jan Łaski. Moi drodzy, apostoł Paweł odkrył coś w swoim życiu i na koniec chciałbym, żeby te myśli były takim podsumowaniem tego, co dzisiaj, o czym żeśmy mówili, co żeśmy rozważali. Apostoł Paweł odkrył w swoim życiu bardzo ważną rzecz, którą my również musimy odkryć. Celowo używam tutaj słowa musimy. Powinniśmy odkryć, a wręcz nawet musimy. Mianowicie, że Pan Bóg czuwa nad wszystkim, co się dzieje w twoim i moim życiu. Nad wszystkim. Wtedy, kiedy jest ci trudno, wtedy, kiedy jest ci łatwiej, wtedy, kiedy jest ci bardzo trudno,
Pan Bóg czuwa nad wszystkim, co się dzieje w twoim i moim życiu. Jeżeli o tym będziemy pamiętali, jeżeli stanie się to naszą wiodącą myślą w naszym chrześcijańskim życiu, że jest Bóg na niebie, który czuwa nad wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, wtedy w chwilach kryzysowych będziemy mogli czerpać siłę do przetrwania, mając świadomość, że nie jesteśmy sami. Jest trudno, będzie trudniej, ale jest Bóg na niebie, który nas przeprowadzi do wieczności. Chwała Panu Bogu za to, że jest trudno i będzie jeszcze trudniej, że ten czas grzechu, śmierci kończy się. Słowo Boże mówi, mamy podnieść głowy nasze. Mamy zacieśniać relacje z naszym Bogiem. Mamy iść do ludzi i nieść im przesłanie przyszłości, wieczności w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.